Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik o etui z AliExpressu. Dopada od PlayStation 4. I te etui pozwoli nam tego pada troszeczkę urozmaicić, zmienić jego wygląd, bez zmieniania tej całej obudowy tutaj plastikowej. Ja się przełączę teraz na Firefoxa i pokażę wam, o co dokładnie chodzi. Już wam pokazuję. Zamówiłem właśnie coś takiego za 16,46. Przesyłka, powiem wam, mega szybko. 10 dni od złożenia zamówienia i już dotarła do mnie. 10 dni to jest naprawdę genialny czas. Żeby tak wszystkie przesyłki szły, to by było po prostu pięknie. Bo z jedną mam oczywiście problem. Już 45 dni. Podejrzewam, że gościu nie potrafi wysłać z Chin na paczkomaty. Bo w ogóle nie była zarejestrowana ta paczka, ale mniejsza z tym, to będzie o tym osobny filmik. Tutaj mamy dostępne różne kolory, grafiki tego pada. Ja sobie zamówiłem tą. Mi się najbardziej ta spodobała. Taka, no, zarąbista. W sumie jest trochę tego do wyboru, nawet biały jest. Powiem wam szczerze, że biały pad mi się też podoba. Także jeżeli chodzi o pada od PS5, to jestem w nim zakochany. Nie, tego nie brałem na pewno. To jest gorsze niż to. To jest ładniejsze. No i co sobie sprawdzimy? Sprawdzimy sobie, jak tej etui. Właściwie już nawet nie wiem, które wybrałem, bo są trzy takie podobne. Nawet cztery. Ale chyba tego brałem. Ja tutaj pokażę na szybko, jakie są mniej więcej. Kolory czarny, no to troszeczkę już to bez sensu, ale być może te etui powoduje, że tak pad się nie ślizga w dłoni. Czerwone też jest nawet fajne. No dobra, no tak to wygląda. Dostawa, oczywiście dostępne śledzenie. Taką opcję wybrałem, żeby nie było żadnych przypałów, że nie dojdzie. Tu są zdjęcia, jak to wygląda po założeniu. Ktoś mi mówił, aha, kolega z pracy, że po kiedyś chyba też takie etui zamówił i miał problemy takie, że one były niedokładnie jakoś spasowane i na przykład gałki haczyły tutaj gdzieś o krawędzie. Także zobaczymy sobie, jak w praktyce to wygląda, bo na zdjęciach to wygląda przepięknie. Takie widzicie, to jest gumowe te etui. Gift. No ciekawe, czy jakiś gift będzie. To plus to? No, to by było ciekawe. Zobaczymy, czy faktycznie są jakieś gifty. I jaki dostałem obrazek tutaj na tego pada. Bo to się rozchodzi o to, że podświetlenie mamy pada i wtedy mamy znaczek taki podświetlony. Fajny. No, te fajnie wyglądają, zarąbiście. Aha, to jest dla każdego pada specjalny GIF, czyli dla mojego. Dla mojego by było coś w tym stylu? Niebieskie albo te czarne? Nie, dla niebieskiego to jest to, czyli dla mnie to by było dwa takie plus to. No dobra, nie ma co przedłużać. Widzicie, jak to wygląda. 16 zł. Chciałem po prostu sobie sprawdzić, jak to będzie się sprawowało z padem. Teraz się przełączymy na kamerkę i rozpakujemy sobie tą paczuszkę. Staram się tak to ciąć, żeby nie uciąć nigdzie tam tego futerału. Futerału, tego etui. Co ja gadam. I sobie wyciągamy powolutku. Tu już więcej w środku nic nie ma. Także to sobie odłożymy na bok. No i mamy, faktycznie są te gifty zapakowane w taki woreczek strunowy. I najpierw sobie wypakujmy te etui. No taka guma po prostu, jak macie pokrowce na telefony. Tyle, że to jest bardziej takie miękkie. No ale nie cały pad jest oczywiście w tym wzorze. To już warto zaznaczyć, tylko połowa. Myślałem, że cały będzie. Bo nawet
lepiej wyglądało, bo to nieraz pada jak obracamy z drugiej strony. Ale widocznie to zależy od tego, od technologii. Pewnie jakoś to tam gdzieś idzie, jest ten nadruk nakładany i tylko jedną stronę robią. No szkoda, że nie jest cały tak wymalowany. To by było lepsze. No i pokażę wam. Chyba nawet nie wiem, czy to jest to samo, co zamawiałem ja. Bo tu mamy Tygrysa, ja Czachy brałem. Także wróćmy sobie jeszcze na chwilę do zamówienia. I zobaczmy, jakie ja dokładnie sobie tu wybrałem, bo ja brałem sobie wersję z tymi czachami, a tu mi tygrysa wysłali. Zobaczmy sobie jeszcze raz. To nie to, to jest to. No widzicie? Różnica jest kolosalna. Ja zamawiałem to, czachy. Oni mi wysłali to z jakimś tygrysem. Szukam tego, znajdę. To nie to, to nie to. To jest ten, co zamawiałem. No w ogóle nawet tutaj nie ma chyba tej grafiki z tygrysem. No. Widzicie? Zamawiałem coś takiego. W sumie mógłbym teraz dać mu komentarz, że wysłał mi nie takie, jak sobie zamówiłem. No zobaczmy, czy on ma jakieś komentarze w ogóle. Opinie klientów. Wszędzie 5 gwiazdek, tak? Nawet mogę mu film pokazać, że to jest coś innego troszeczkę. No tak, wszędzie 5 gwiazdek ma niby, okej. No dobra. Aha, nie przełączyłem się na Firefoxa. Chciałem wam pokazać coś takiego. Zwróćcie uwagę, ja teraz pokażę to jeszcze raz, że ja zamówiłem sobie to, gdzie widoczne tu są czachy. Nie? Widzicie? Na lewej stronie jest szacha. Całkiem coś innego. I teraz patrzcie, co on mi przysłał. Po lewej stronie czach. A po lewej stronie mam co? Tygrysa. Jakieś w ogóle takie troszeczkę taki chiński jakby motyw. Jeszcze brakuje smoków. Nawet są chyba. Nie wiem, czy to jest smok, czy. No ale na pewno nie to, co ja zamówiłem. Dobra, będziemy się tam zastanawiać dalej, co zrobić z tym. Zobaczmy, jaki mam motyw naklejki. O kurde! Spider! No to nawet fajnie. Tą naklejkę się nakleja tutaj na to miejsce. I wtedy jak tutaj jest podświetlenie, to tylko się podświetla ten pająk. Czarne tło jest oczywiście czarne. I co, jeden grzybek? Nie, dwa. Myślałem, że jeden grzybek mi wysłał. Grzybki są faktycznie te. Było tam na grafice. Zobaczmy w ogóle, jak się grzybka nakłada na to. No, trochę trzeba się będzie namęczyć. Nie wchodzi tak łatwo, że to sobie wciśniecie, że. Teraz tak wam przed kamerką tego nie pokażę. Ale dosyć. No, trzeba troszeczkę użyć dwóch rąk najlepiej, nie? Nie tak przed kamerką, jak wam. Że jedną ręką naciągam. No i wtedy mamy taki tutaj grzybek zamiast tego. Nawet spoko. Fajne, naprawdę. Myślę, że będą ok te grzybki. Są w ogóle, jeżeli chodzi o takie grzybki, to jest pełno różnych grafik. Różnych można znaleźć też tam na AliExpressie, żeby kupić sobie osobno takie nakładki na gałki te analogowe. W sumie nawet dwie naklejki są. Spider i Star Wars. No, wszystko to, co kochałem. Star Warsy uwielbiam. Także Star Warsy
Będą Star Warsy. Ale Star Warsy co sobie chyba dam na tego od Gran Turismo. Pada. No, Star Warsy pójdzie na Gran Turismo, bo ten Gran Turismo jest dosyć unikatowy. A na czarnego pójdzie Spider. Także to są gifty. Gifty ok. Do giftów nic nie mam. Natomiast mam małe zastrzeżenie co do grafiki, którą zamawiałem, bo jest kompletnie co innego. I teraz sobie sprawdźmy, jak to w ogóle się zakłada na tego pada. Może być łatwo, a może być trudno. Kurczę. Jak to w ogóle, jak się zabrać za to? Dobra, zrobimy to tak. Nie, tak nie. Najpierw może z tej strony jakoś. Okej. Jedna strona jakoś weszła, teraz druga. Boję się, żeby tego nie urwać, bo to jest jednak guma. Może coś się tam wydarzyć przy okazji. Bo jeszcze włączyłem konsolę. Dobra. Teraz to jakoś dopasować. Zaraz wam powiem, jak to w ogóle się ma. Nie no, założyłem. Powiem wam, że to nie jest takie, jakby to powiedzieć, nawet się ślizga troszeczkę ręka, jak się założy na tego pada. Myślałem, że to będzie bardziej się trzymało rąk. A to jeszcze jak nam się łapy spocą. No dopiero po naciągnięciu napada. Widać, poczekajcie, muszę konsolę w ogóle wyłączyć, bo włączyłem go. I to jest ten pad, który zrobiłem oczywiście. O, ale nie, teraz to i tak nie będzie widać na naklejki. Widzicie, jak to wygląda? Drugiej strony jest biały. Kaszaniasto to wygląda. Jakby był cały z jednej i z drugiej strony, to by wyglądało to bardziej pro, a tak to wygląda to troszeczkę tak zabawkowo. Dziecinnie, nieprofesjonalnie, tak to nazwę. Jakby tutaj była jeszcze też grafika cała, to naprawdę ten pad by wtedy wyglądał fajnie. A tak to jest taki, powiedzmy, bajer, który możecie sobie kupić albo nie, co nie zmienia faktu, że zmienia on całkowicie wygląd tego kontrolera. I teraz sprawdźmy sobie gałki. Nie, spoko. Naprawdę jest dobrze. Tutaj na pewno nic nie będzie haczyło w przyciskach. No, przyciski są troszeczkę takie bardziej jakby na płasko teraz się wydaje, bo ta guma jednak troszeczkę je. Widzicie, o co mi chodzi? Że jest na równi się tak wydaje. Nie czuć tej wypukłości, jak jest bez etui. Analogi chodzą spoko. Znaczek PlayStation jest bez problemu też. Tutaj też. Analogi wszystkie chodzą bez problemu. Głośniczek też jest dobrze spasowany. Przyciski też. Można tu jeszcze podciągnąć troszeczkę w razie czego. Widzicie? Tu jest Options, tu jest Share. I z przodu wygląda tak. No kaszaniasto, naprawdę nie podoba mi się ten spód tego pada. Do bani. W ogóle najlepiej to bym zrobił tak, że obciął to jakoś, nie wiem, nożem. Zostawił, żeby było czarne pod spodem. A tą stronę jakoś przykleić, ale to szkoda niszczyć pada, nie? Chociaż jak ktoś by się uparł, to mógłby tak zrobić. Albo chociaż jakoś czymś pomalować tą gumę na biało. O, jeszcze przycisk reset. Też jest spoko stosowane. No co więcej, tu chyba nie ma co się rozwodzić. Bardzo szybka wysyłka. Nie do końca dostałem to, co chciałem, bo chciałem z szczachami, a nie z tygrysem. Też jakaś niby czacha tutaj jest jedna.
Ale to nie o takie chodziło. Od 1 do 10, jakby miał ocenić to, nie zwracając uwagi oczywiście na ten wadziewny biały kolor pod spodem, tylko skupiając się na warstwie wizualnej od góry i spasowania, od 1 do 10 dodam taką mocną ósemkę. Mocną ósemkę. Przydałoby się, żeby jeszcze ta guma była bardziej taka, no żeby się nie ślizgała tak, ale być może to jest też przyczyną naniesienia tej farby. To wtedy jest, bo spód mamy troszeczkę lepiej się trzyma ręka. Ale to jest też takie tworzywo. Kiedyś jak pracowałem na wytłaczarce, to próbowaliśmy robić właśnie dokładnie z takiego samego materiału, jak jest ten pad tutaj. Osłony na odbojniki do samochodów. No i co mogę powiedzieć? Dobra, ocena od 1 do 10 daje mocną ósemkę, za wysyłkę daje oczywiście mocną dychę. To jest coś niesamowitego. 10 dni z Chin do Polski. Gifty są spoko. Te dodatki, naklejka i dwie nakładki na analogi. Te grzybki takie. Czy bym zamówił sobie jeszcze do następnego pada jakieś takie te? Myślę, że może bym zamówił, jeżeli było w miarę jeszcze jakaś zniżka, fajnie tanio. To czemu nie? Fajnie wygląda od góry. No nie powiem, zmienia to jednak wygląd tego pada i wygląda tak designersko teraz fajnie, nie? Także ja polecę. To jest spoko opcja, jeżeli ktoś się chce pobawić w modowanie. Są też oczywiście już takie bardziej zaawansowane modyfikacje, gdzieś z podświetleniem pada, bawienie się w lutowanie, ale to już naprawdę dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Są też obudowy do padów z różnymi grafikami i to jest też bardzo fajna opcja. Chyba nawet lepsza o wiele niż ta nakładka silikonowa. Będę musiał w ogóle sprawdzić, ile kosztuje taka cała obudowa kompletna z jakąś taką grafiką wypasioną na AliExpressie. I może w przyszłości się skusił na wymianę. Chociaż czarny pad jest spoko, nie? Srebrny też wygląda zarąbiście. Jak ktoś ma więcej padów albo ktoś lubi się bawić w naprawę i gdzieś tam naprawia pady, to może sobie urozmaicać te wszystkie kontrolery. Potem można nawet sprzedać z dyskiem. Wiadomo, lepiej to wygląda i tak dalej. No i też dodaję troszeczkę punktów przy sprzedaży. Bo załóżmy teraz, jakbym chciał konsolę sprzedać z dwoma takimi padami, już mogę się pochwalić, słuchajcie, super pad z nakładką etui, możecie sobie nałożyć, macie wtedy fajny pad. No i czasami ludzie się łapią na takie drobne szczegóły i kupią twoją konsolę, a nie użytkownika X czy tam Y. Dobra, to by było na tyle. Ja tutaj położę tego pada na sam koniec. Jak macie jakieś przygody z modowaniem swoich PS4, dajcie znać w komentarzach. Z chęcią bym też wysłuchał. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.